Awaryjne lądowanie samolotu lecącego z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich do Warszawy. Jeden z pasażerów w trakcie lotu poinformował, że w samolocie jest bomba. Maszyna musiała lądować awaryjnie w Pradze. Na pokładzie było 168 osób, w większości Polacy. Pasażer, który wszczął alarm, także ma polskie obywatelstwo. Prawdopodobnie był pod wpływem środków odurzających. Czeskie media podają, że mężczyzna nie chciał się poddać i policja musiała wejść do samolotu, aby go zatrzymać. Samolot został przeszukany przez saperów. Pozostali pasażerowie bezpiecznie opuścili pokład. Do pełni szczęścia zabrakło niewiele, ale i tak jest bardzo dobrze. Kamil Stok zakończył pierwszy konkurs turnieju czterech skoczni na drugim miejscu. W Oberstdorfie Stok musiał uznać wyższość Austriaka Stefana Krafta. Przegrał z nim niecałymi trzema punktami. Pozostali z Polaków także radzili sobie znakomicie. W sumie aż pięciu z nich znalazło się w pierwszej dwudziestce. Siódmy był Piotr Żyła, dwunasty Maciej Kot. Dziś kwalifikacje do noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Kancelaria Sejmu nie udostępni zapisu z kamery bezpieczeństwa sali kolumnowej. Tego domagała się opozycja, aby sprawdzić, czy w głosowaniu nad budżetem 16 grudnia rzeczywiście było kworum. W sali kolumnowej znajdują się trzy kamery, dwie służą do transmisji, trzecia jest administrowana przez Straż Marszałkowską. Według Kancelarii Sejmu, ze względu na procedury bezpieczeństwa, zapisy z tej kamery mogą być przekazane tylko i wyłącznie na wniosek organów wymiaru sprawiedliwości. Nie żyje Longin Komułowski, działacz Solidarności, poseł, wicepremier w rządzie Jerzego Buzka, prezes Wspólnoty Polskiej. Zmarł w wieku 68 lat. Informację o śmierci Komułowskiego potwierdziła w specjalnym oświadczeniu jego rodzina i współpracownicy ze Wspólnoty. Komułowski zajmował się dialogiem społecznym. Mimo ciężkiej choroby do końca angażował się w działania na rzecz Polaków za granicą.